Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na TBR, czyli na moje czytelnicze plany na maj. Jeśli chodzi o maj, to naszykowałam sobie tutaj 7 chyba książek, które chciałabym Wam pokazać i na które w tym momencie mam największą ochotę, ale oczywiście nie znaczy to, że w trakcie miesiąca gdzieś tam nie znajdzie mnie również ochota na coś innego, że któreś z tych książek nie zostaną podmienione, tak więc jest to taka dosyć luźna lista książek, na które w tym momencie mam ochotę i które w tym momencie chciałabym przeczytać, ale nie obiecuję, że to się w trakcie nie będzie zmieniało. Ale to już wiecie, bo te filmy co miesiąc działają dokładnie tak samo, tak więc nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Przede wszystkim mam tutaj książkę, która pójdzie chyba na pierwszy ogień, bo po pierwsze jest prześlicznie wydana, no po prostu ta układka jest cudowna, zaraz zresztą zobaczycie. A po drugie słyszałam na jej temat same zachwyty i jest to książka Sen o Okapi Marianny Leki. Ja do końca nie wiem, o czym jest ta książka, to znaczy nie zagłębiałam się jakoś bardzo w recenzję, chociaż widziałam, że wszyscy się nią zachwycali na Bookstagramie, ale wiem, że mam tutaj jakieś miasteczko, gdzie kiedy komuś śni się właśnie Okapi, to zwiastuje to coś niedobrego, najprawdopodobniej, że ktoś umrze. Tak więc jest to chyba taka troszkę magiczna historia, być może to jest bardziej realizm magiczny niż fantastyka, do końca nie wiem. Ale wiem, że jest to też książka, przy której dużo się płacze, a ja bardzo lubię płakać na książkach, bardzo lubię takie smutne, przejmujące książki, tak więc myślę, że Sen o Okapi to będzie coś idealnego dla mnie i naprawdę na to liczę. I mam nadzieję, że to będzie dla mnie taka pięciogwiazdkowa lektura. Naprawdę mam ogromne oczekiwania i mam nadzieję, że zostaną one spełnione. Dajcie koniecznie znać, jeżeli już mieliście okazję czytać tę książkę, co o niej myślicie, bo ja naprawdę widziałam same zachwyty, nie widziałam żadnej negatywnej opinii, tak więc no koniecznie dajcie znać, bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Was miał okazję już tę książkę czytać i czy podtrzymujecie te dobre opinie. Następnie mam dwie książki z wydawnictwa Pauza. Jedna to jest nowość tego wydawnictwa, a druga książka to coś, co pokazywałam Wam w moim TBR-ze na cały 2021 rok. I zacznę od tej nowości, a jest to książka Sempre Susan. Są to wspomnienia o Susan Sontag napisane przez Sigrid Nunes, która przez jakiś czas mieszkała razem właśnie z Susan Sontag. Ja przyznaję, że nie wiem za dużo na temat życia Susan Sontag, dlatego tym bardziej chętnie sięgnę po tę książkę, żeby się właśnie czegoś dowiedzieć, bo wydaje mi się, że mimo wszystko jest to takie no, dosyć znane nazwisko w tym literackim świecie, ale nie tylko literackim, ale też takim właśnie społecznym, bo Susan Sontag była też przecież aktywistką. Tak więc no, jestem bardzo ciekawa, a Sigrid Nunes bardzo lubię z jej poprzednich dwóch książek, które są powieściami, czyli Z przyjaciela i Z pełni miłości, tak więc bardzo jestem ciekawa, jak wypada w takiej literaturze non-fiction i jest to jednocześnie pierwsza książka non-fiction wydana w wydawnictwie Pauza. Także no, nie mogę się doczekać, naprawdę myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. A druga książka tego wydawnictwa to Historia przemocy Edwarda Lewisa. Jest to autor, którego ja już poznałam za sprawą książki Koniec z Edim, która bardzo mi się podobała, bardzo mną poruszyła i gdzieś tam utkwiła we mnie, że ja pamiętam o tej książce do tej pory, mimo że czytałam ją już chyba z rok, półtora roku temu, jakoś na początku wydaje mi się 2020 roku, tak więc już no, kawałek temu. Historia przemocy to chyba jego pierwsza książka, nie wiem czy jest to jego debiut, ale chyba pierwsza książka, która została wydana w Polsce właśnie, a w tym roku wychodzi trzecia jego książka, tak więc jestem bardzo ciekawa. Tutaj mamy historię mężczyzny, którego zaczepia jakiś nieznajomy, to jest w ogóle chyba książka, której akcja rozgrywa się w wigilijny wieczór i od tego, co on odpowie, jak potoczy się ta rozmowa, zależy jego dalsze życie. Bardzo jestem ciekawa, ponieważ Lewis porusza takie bardzo trudne tematy w swoich książkach, tematy dorastania w takim niesprzyjającym środowisku, tematy takiego wyobcowania społecznego, także myślę, że i tutaj podobne tematy się znajdą i to jest naprawdę bardzo dobra literatura, tak przynajmniej mogę stwierdzić na podstawie właśnie Końca z Edim, więc myślę, że i tutaj się nie zawiodę, także jestem bardzo tej książki ciekawa. Również, jeżeli mieliście okazję ją czytać, to koniecznie dajcie mi znać, bo widziałam, że ostatnio sporo osób o niej mówi gdzieś tam w internecie, także wydaje mi się, że ostatnio sporo osób się tą książką zainteresowało. Nie wiem, czy to właśnie z tego względu, że ma wyjść, ale chyba dopiero we wrześniu, kolejna książka tego autora, ale jeżeli nie, to ja Wam bardzo polecam zapoznać się z jego twórczością, szczególnie właśnie z książką Koniec z Edim, a o tej, mam nadzieję, uda mi się dać Wam znać pod koniec maja. Mam też ogromną ochotę na reportaż i tutaj zastanawiam się, czy będzie to coś z serii amerykańskiej. Wybrałam akurat książkę Nowy Jork od Manhattan Ground Zero Magdaleny Rittenhouse. Jest to historia Nowego Jorku ogólnie chyba, tak mi się wydaje, że jest to taka trochę biografia miasta Nowego Jorku właśnie. Jestem bardzo ciekawa i bardzo bym się chciała do Nowego Jorku wybrać jakoś w najbliższym czasie, kiedy już będzie można. Mam nadzieję, że mi się to uda. To jest taki chyba mój najważniejszy plan podróżniczy na czas po kwarantannie, także zobaczymy, co z tego wyjdzie i myślę, że ta książka tylko mnie jeszcze do tego zachęci. Pod koniec kwietnia miałam taką bardzo, bardzo silną ochotę sięgnąć po tę książkę. Nawet wrzuciłam taką ankietę na Instagram. Trzy książki, na które miałam straszliwą ochotę i którą według Was powinnam przeczytać, żebyście mi pomogli zdecydować, bo sama nie umiałam. I wybraliście akurat inną, także tą muszę koniecznie przenieść na maj i mam nadzieję, że mi się to uda. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że uda mi się przeczytać reportaż. Światu nie mamy czego zazdrościć. Zobaczymy. Ale bardzo bym chciała przeczytać w jak najszybszym czasie, ponieważ to jest w ogóle książka, którą ja na swoich półkach mam już no, parę lat, myślę.
A ostatnio był jej dodruk, więc wydaje mi się, że za chwilę znowu będzie o niej bardzo głośno, więc chciałabym ją przeczytać, zanim będzie taki ten boom na tę książkę, żeby nie sugerować się czyimiś opiniami, tylko żeby tak z taką czystą głową do tej książki podejść. I myślę, że to jest ostatni moment, kiedy mogę to zrobić, bo właśnie takie mam wrażenie, że przez to, że był dodruk, to może o niej być znowu głośno niebawem. W tym roku czytałam też już kilka książek dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiej. Jakoś bardzo mocno wciągnęłam się w ten temat, a ostatnie wydarzenia, które dzieją się właśnie w brytyjskiej rodzinie królewskiej, jeszcze tym bardziej napędzają to moje zainteresowanie. Bo mieliśmy przecież wywiad u Opry, Harry'ego i Meghan, później mieliśmy śmierć księcia Filipa, teraz mieliśmy 95. urodziny królowej Elżbiety, także no, dużo się dzieje ostatnimi czasy. I mam tutaj książki The Crown, przewodniki po serialu. Są to dwa tomy, ale nie wiem, czy przeczytam obydwa, czy tylko jeden, ale na pewno jeden z nich przynajmniej chciałabym w maju przeczytać, bo tak jak mówię, bardzo mocno się wkręciłam w temat ostatnimi czasy, tylko trochę się obawiam, że kiedy przeczytam te książki, to będę chciała od nowa oglądać serial i po prostu, wiecie, obejrzę jeszcze raz The Crown. Znaczy obawiam się, chciałabym to zrobić w sumie, ale z drugiej strony jest tyle seriali, które mogłabym obejrzeć nowych, których jeszcze nie znam, zamiast wracać do tego, który już znam, ale mimo wszystko myślę, że tak to się właśnie skończy, że kiedy będę czytać tę książkę, to będę chciała znowu oglądać serial, bo tutaj mamy chyba, z tego co wiem, takie omówienie tego, co jest prawdą historyczną w serialu, a co jest fikcją, co jest wizją reżysera gdzieś tam, także mamy takie troszkę zestawienie tego, co jest prawdziwe w serialu, a co nie. No myślę, że to może być bardzo ciekawe, bo jednak dużo ludzi traktuje serial The Crown jako taką prawdę historyczną, a to jest no jednak fikcja, jakby nie było. Oczywiście opiera się to na wielu prawdziwych wydarzeniach, ale w dużej mierze jest to przede wszystkim dramat historyczny, nie jest to prawda. Także no, jestem bardzo ciekawa, które konkretnie wątki zostały przedstawione zgodnie z prawdą, a które zostały gdzieś tam zmienione na potrzeby właśnie serialu. Także na pewno będę to czytać. Trochę się obawiam, ponieważ tutaj autorem jest Robert Lacey. I z jednej strony, kiedy ja usłyszałam o tym panu, że jest on historykiem, oficjalnym biografem rodziny królewskiej i właśnie konsultantem historycznym serialu The Crown, to pomyślałam, że na pewno no, facet zna się na rzeczy. Ale potem przeczytałam jego książkę, która zresztą niedawno została wydana w Polsce i jest też bardzo głośna, która nazywa się Bitwa Braci, w której było tak wiele takich no, głupich błędów, takich strasznych niby drobnostek, ale jednocześnie te drobnostki w ogóle nie powinny się tam pojawić, jeżeli tę książkę pisze taki znawca tematu. Bardzo mi to zaburzyło odbiór tamtej książki, bardzo byłam taka niezadowolona z lektury, ale o tym opowiem Wam oczywiście więcej już niebawem w podsumowaniu kwietnia. Natomiast no, tutaj właśnie autor jest ten sam, ale ponieważ jest jednak tym konsultantem historycznym serialu, to myślę, że będzie wiedział, o czym pisze i mam nadzieję, że ta książka, że te książki w zasadzie będą się wystrzegać z takich błędów, no ale zobaczymy. I ostatnia książka, którą chciałabym przeczytać w maju, to jest coś, co miałam również w moim TBR-ze na kwiecień, ale się nie wyrobiłam, nie udało mi się przeczytać, a jest to książka Dziewczyna, kobieta, inna. Książka, która robi naprawdę furorę w internecie, wszyscy się również nią zachwycają, podobnie zresztą jak Snem o Okapi. I jest to taka książka, o której mówi się, że jest to taki głos współczesności, że jest to taka bardzo współczesna książka, poruszająca bardzo współczesne problemy, bardzo ważna współcześnie, także jestem jej bardzo ciekawa, no a poza tym jest to laureatka Nagrody Bookera w 2019 roku. Mnie zawsze ten Booker gdzieś tam, wiecie, kusi i przekonuje do tych książek, zawsze mam wrażenie, że to rzeczywiście są książki warte przeczytania, także ja podążam za Bookerami i wierzę w te nagrody mimo wszystko. Także nie chcę się tutaj powtarzać do końca, o czym jest ta książka, tym bardziej, że sama dokładnie nie wiem. Mówiłam mniej więcej w kwietniu, także jeżeli jesteście ciekawi, to zajrzyjcie sobie do mojego TBR-u na kwiecień. Ale myślę, że znajdziecie już recenzję tej książki w wielu miejscach i tam na pewno dokładnie jest opisane, o czym to jest. No bo ja, no tak jak mówię, opieram się tak naprawdę tylko na tym, co usłyszałam i na tym, co jest w opisie, więc sama dokładnie nie wiem. Mamy tutaj tylko historię najróżniejszych kobiet, które mają różne problemy i różne potrzeby we współczesnym świecie. Także tyle wiem. No mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście coś takiego, czym się zachwycę, co będzie... To jest taka kolejna książka, która myślę, że... Znaczy mam nadzieję, że trafi do moich ulubieńców, jeżeli chodzi o książki czytane w maju, właśnie obok Snu o Okapi. Także na te dwie książki liczę zdecydowanie najbardziej. No i tak właśnie prezentuje się ten mój stosik planów czytelniczych na maj. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, które Wam tutaj dzisiaj pokazałam, to koniecznie dajcie znać, co o niej myśleliście. Na dzisiaj to by było na tyle. Taki szybki, lekki film na majówkę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!